Twoja telewizja. Mazowsze TV. Znajdujemy się w naszym magazynie w zespole szkół numer 1 imienia Melchiora Wańkowicza. Obecnie rozgrywa się tutaj finał Szlachetnej Paczki, czyli darczyńcy przywożą do nas paczki, my rozwozimy je do rodzin. Generalnie jest szaleństwo, jest fantastyczna atmosfera. Zaraz właśnie wyjeżdżamy do pierwszej rodziny i myślę, że będzie cudownie. Szlachetna Paczka w Błoniu jak najbardziej jest potrzebna. Jest to pierwszy raz, kiedy organizujemy rejon w Błoniu. Okazało się, że mamy bardzo wiele potrzebujących rodzin w naszych okolicach. Rodziny potrzebują przeróżnych rzeczy. Są to i meble, i sprzęt RTV, AGD, pralki, lodówki, łóżka i przede wszystkim żywność, środki czystości, na które rodzinom brakuje pieniędzy po prostu na co dzień. Wszystkie rodziny, które zostały włączone do projektu w tym roku, bardzo dobrze zostały poznane przez naszych wolontariuszy, którzy byli dobrze do tego przygotowani. Wszystkie rodziny naprawdę bardzo potrzebują pomocy i starają się na co dzień, wykazują postawę bohaterską, robią wszystko, żeby było lepiej. Jesteśmy tutaj po to, żeby im pomóc. Jedziemy do rodziny, która wzruszyła chyba wszystkich nas, wolontariuszy najbardziej, ponieważ mieszkają na 14 metrach kwadratowych, nie mają praktycznie nic, byli bezdomnymi i udało im się znaleźć mieszkanie, które ma 14 metrów, a my zaraz pakujemy im wielkie łóżko oraz pralkę, którą będziemy próbowali upchnąć i wszystkie prezenty, które zostały podarowane od uczniów klasy specjalnej. No to jedziemy. Z bardzo niecierpliwością czekamy na paczkę, ponieważ jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, co no nie mamy no po prostu skąd wziąć jedzenia i jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, że są ludzie szlachetni o tak dobrym sercu. Są wtedy ludzie szczęśliwi, zadowoleni, że ktoś o nich myśli, nie? W tak licznym dniu. I dlatego są potrzebni tacy ludzie jak wolontariusze i ludzie o dobrym sercu, nie? Którzy pomagają innym ludziom, nie?
Cieszą się Państwo z naszych podarunków. Wysyłamy również pralkę i rozkładaną sofę, aby choć trochę ułatwić Wam życie i obciążyć Wasze budżet. Jeszcze raz życzymy jak najlepszych świąt. Myślę, że jesteśmy wzruszeni i to było fenomenalne. Bardzo wzruszeni, tak. Rodzina w ogóle jest, pan Janusz i pani Kasia są fantastyczni. Naprawdę są bohaterami codziennie. A paczka była przepiękna. Każde z dzieci, które przygotowało paczkę, napisało list dla rodziny. Z życzeniami. Wszystkie przeczytaliśmy. Tak. I myślę, że rodzina też jest bardzo zadowolona z tego, co otrzymali. Myślę, że rodzina jest wzruszona, oszołomiona. Tak jak my. Tak. Reakcja rodziny też była dla nas niesamowita i myślę, że dla takich chwil właśnie jesteśmy wolontariuszami i to nas właśnie będzie trzymać w przyszłym roku do starania się jeszcze bardziej w projekcie Szlachetna Paczka. Było ekstra. Twoja telewizja. Mazowsze TV.